solo sé que el mar te hará regresar. Federico y yo nos casamos. Pobieramy się w sobotę. No te invito. A muy bien. I zapraszam cię. Nie? No, a qué me vas a invitar? Świetnie. Nasza córka umiera, a ty myślisz o ślubie. Patty mnie prosiła. Martwi się przyszłością, czuję. Chcę, żebym miał prawdziwą rodzinę. Jestem jego ojcem. To się okaże, zamknij się. Jeszcze wiele rzeczy może się okazać. Nie mogę uwierzyć. Dokąd idziesz? Tak się nim przejmujesz? Mamy jeszcze wiele do omówienia. Nie lubię się z nim kłócić. Kochanie, wkrótce o nim zapomnisz. Obiecuję. Zamieszkamy w naszym domu z ogrodem twoich marzeń, razem z Chuyem i Lupem, sami na zawsze. Zapomnisz o nim. Już wydaję resztę. Coś się stało? Nic, nie martw się. Schowaj pieniądze. Niebo się otworzyło i spadli aniołowie. Przyszłyście do Chuya czy do mnie? Ja przyszłam po owoce. Może weźmiesz owoc pasji? Mogę wyjść? Tak wcześnie? Chcę zobaczyć się z Patty. Pozwól mu odwiedzić tę dziewczynę. No dobrze, leć. Ale pamiętaj, że to twój pierwszy dzień w pracy. A ty już zgubiłeś klucze i wcześniej wychodzisz. Jutro przyjdę 2 godziny wcześniej. Nie traktuj go tak. Jego dziewczyna umiera. To ja umieram, bo ty nie zwracasz na mnie uwagi. Nie wiem, co robić. Marina w sobotę bierze ślub. Powstrzymaj ich. Jak? Moja siostra cię kocha. Gdyby tak było, nie wychodziłaby za Federica. Może robi to z zemsty za obelgi, jakie usłyszała od ciebie. Ślubu nie bierze się z zemsty. Wybacz, ale to twoja wina. Byłeś dla niej zbyt ostry. Nigdy jej nie wierzyłeś. Wielkie dzięki, już mi lepiej. Nie wiem, jak mogłem uwierzyć Laurze. Laurze? To obłudnica. O czym ty mówisz? Nic. Wytłumacz nam. Znamy Laurę od lat. Nie mogłaby nikogo skrzywdzić. Nie masz pojęcia, kim ona jest. Pójdę do niej i zażądam wyjaśnień. Eliasie, idź z Ricardem. Zachowuje się jak szaleniec. Ja pójdę do Mariny. Tylko ona wie, co się dzieje z Laurą. Niepotrzebnie im groziłaś. Nie obchodzi mnie, co pomyślą. Moja córka umiera. Zagroziłaś, że powiesz Chuyowi, kim jest jego matka. Byłam zrozpaczona. Broń Patty tak, jak bronisz Mariny. Stań po mojej stronie. Bronię jej. Wspieram twój pomysł, bo to ostatnia szansa, by uratować Patty. Trzeba to zrobić, choćby lekarz uważał, że to duże ryzyko. Dziękuję ci. To moja córeczka.
Ricardo. Ricardo, do jutra badać mi zgodę na wywiezienie małej do Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Nie chcę, żeby umarła. Wiem. Nie martw się. Jak się czujesz? Lepiej, bo tu jesteś. Przepraszam, że nie mogłem przyjść wcześniej. Najważniejsze, że przyszedłeś. Bardzo chciałam cię zobaczyć. Pięknie wyglądasz. Kocham cię. Pocałuj mnie. Oczywiście. Niedługo będzie po wszystkim. Mama wyjdzie za Federica. Chciałabym, żebyś z nimi zamieszkał. Z panią Mariną i panem Federiciem? Dlaczego? Chcę, żebyś był szczęśliwy. Żebyś miał dom i żeby niczego ci nie brakowało. Za jakiś czas smutek minie. Musisz myśleć o swoim życiu, o przyszłości. Może ożenisz się z Sylwią? Proszę cię, zmieńmy temat. To mi się nie podoba. Kochanie, musisz być silny. Silniejszy ode mnie. Marina, odcinek 78. Wyobrażasz sobie? My dwoje na bezludnej wyspie przy ognisku nad brzegiem oceanu. Kiedyś mieszkałam blisko morza. Byłam sterniczką. Dokąd chciałabyś pojechać? Nie wiem. Zastanów się. Wybierz miejsce, w którym spędzimy nasz miesiąc miodowy. Nie chcę wyjeżdżać. Dlaczego? Przez to wszystko, co się stało. Nie mogłabym zostawić ani Paty, ani Chuya. Co ci jest? Wybacz, teraz myślę jedynie o Paty i Chuyi. Entonces. Nada? Nic się nie zmieni. Seguro.
Na pewno? Ona odchodzi. Stracimy Patty. Ona umrze. Życie jest niesprawiedliwe. Musisz się z tym pogodzić. To na nic. Czuję, espera. Porozmawiamy z nim. Czuj! Czuj! Naprawdę kochasz nas jak swoje dzieci? Oczywiście. Jesteś wyjątkowa. Bardzo cię kocham. Jesteś una niña muy especial. Te quiero mucho. Ja siostrę też. A ja ciebie. Masz gościa, jest u matki przełożonej. Chodź, poszukamy twoich kolegów. Ricardo, jak się masz? Co u ciebie? Opiekuję się dziećmi. Feliz. Na pewno ci tu dobrze. Jestem szczęśliwa. Nie wątpię po tym, jak zniszczyłaś mi życie. O czym ty mówisz? Wiesz o czym. Czemu to zrobiłaś? Ale co? Nie rozumiem. Czemu mnie okłamałaś? Serce mi się kraje, gdy patrzę na Chuya. Jest zakochany. Nie wie, co robić. Patty jest dla niego wszystkim. Proszę mi wybaczyć, ale powinni państwo z nim porozmawiać. Znasz moje zdanie. Proszę mu powiedzieć prawdę. To nie jest takie proste. Widzę, jak pani cierpi. Proszę mu powiedzieć, jesteśmy twoimi rodzicami. Nie teraz. Więc kiedy? Zastanawiała się pani, jak się poczuje, kiedy dziewczynka umrze? Nie chcę o tym myśleć. Zawsze będę przy nim. Ale to nie to samo. To prawda. Ale kiedy się dowie, że jestem jego prawdziwą matką, może mnie odrzucić. Ricarda też. Jakie to skomplikowane. Chodźmy do Patty. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Marina, bien, tu? Jak się masz? ¿Cómo sigue Patty? Co u Patty? Źle. Coraz gorzej. Nie wolno tracić nadziei. Mów, co się dzieje z Laurą. Czemu to zrobiłaś? Czemu nakłamałaś o mojej żonie? O czym ty mówisz? Przerażasz mnie. Naprawdę? Dobrze wiesz, o czym mówię. Nie. Myślisz, że dzięki temu habitowi mnie wzruszysz? Nie mogę uwierzyć. Tak ci ufałem. Uważałem cię za przyjaciółkę. Jestem nią. Jak możesz mnie obrażać? Nie wiem, o czym mówisz. Przysięgam. Kłamiesz. Przez ciebie rozstaliśmy się z Mariną. To nieprawda. Nie chcę mi się z tobą gadać. Przyszedłem ci tylko powiedzieć,
że mnie bardzo rozczarowałaś. Qué decepción. Naprawdę. Qué decepción. Ricardo, no. Nic nie mów. Vamos, Elias. Idziemy. Ricardo. Laura, Laura. Mira. Me gustaría poder... Chciałbym... Elias, déjame sola, por favor. Zostaw mnie samą. O co on mnie oskarża? Przecież zamknęłam się tu, by o nim zapomnieć. Lucia miała rację. Nie oszalała. To prawda. Weronika przebiera się za mnie, żeby rozdzielić Ricarda i Marina. Boże, pomóż. Muszę coś z tobą zrobić, Julie. Zaczynasz mi przeszkadzać. Nie rozumiem. Ricardo poszedł się z nią rozmówić. Był wściekły. To dziwne. Jeśli coś wiesz, mów. Martwię się. Pójdziemy do Patty? Tak, ale wcześniej powiedz mi coś. Czy to prawda, że w sobotę wychodzisz za Federica Santibaneza? To prawda. Bierzemy ślub. To twoje życie, ale popełniasz szaleństwo. Wybacz, musiałam ci powiedzieć. Chuy musi wyjechać za Acapulco. Tylko to pomoże połączyć Marina i Ricarda. Odszukaj go. Nazwał mnie złodziejką, a to on kradnie. Nie wiem, czemu wciąż tu mieszka z Lupe. Więc kto ukradł klucze do sklepu? Jak to kto? Chuy, ale afera. Dzień dobry. Wiedzą panie, gdzie mogę znaleźć Chuya? Owszem, ale najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest. Policjantem? Tutaj go pan nie znajdzie. Zamieszkał w Aguas Calientes. Milcz. W domu jest tylko Lupe. Dziękuję. Dlaczego kłamiesz? Znalazłeś go? Wyjechał za Acapulco. Okłamali cię. Do niczego się nie nadajesz, kretynie. Tam jest jedna kobieta, która go nienawidzi. Może z nią porozmawiamy. Zawieź mnie do niej. Z przyjemnością. Ay, mi chulo, qué bueno
Dobrze, że przyszedłeś. Już się martwiłem. Byłem u Pati. Jak pan się miewa? Co u Pati? Niestety, bez zmian. A tak się modliłem. Modlitwy na nic się zgadzą. Święci nie chcą nam pomóc. Nie mów tak. Pewne rzeczy są nieuniknione. Bez niej na niczym mi nie zależy. Ani na nauce, ani na innych rzeczach. Musisz być silny. Wiele razy powtarzałem ci, trzeba iść naprzód. Dla kogo? Jak to dla kogo? Dla Lupe, dla nas, dla Mariny. Pobieramy się, żeby tobie i twojej mamie niczego nie zabrakło. Przed tobą całe życie. Muszę już iść. Głowa do góry. Nie zaniedbuj nauki. Dziękuję za wszystko. Już mi powiedzieli. Czuj, nie zostawia mnie samej nawet na chwilę. Jest cudowny. Naprawdę ci się podoba. Jestem zakochana. Zapomniał ci przynieść kwiaty. One wnoszą radość do każdego pokoju. Ciociu, jesteś niedobra. Czuj, nie ma pieniędzy. Następnym razem ja ci je przyniosę. Muszę już iść. Dziękuję, że przyszłaś. Cuídate mucho. Adiós, tía. Nos vemos. Ya está todo listo. Wszystko gotowe? Sí. Tak. Ślub w sobotę. Ay, mamita. Lo dices. Mówisz to w taki sposób. Mi amor, ¿qué quieres que haga? Nie mogę być szczęśliwa. Tata już wie? Co powiedział? Nic. Jak to przyjął? Przepraszam, ale pora na lekarstwo. Chciałabym zobaczyć twoją rodzinę. Ten dziwny człowiek wypytywał o Chuya. Był z policji? Kto wie? Clorinda miała już powiedzieć, że Chuy jest w domu. Nie pozwoliłam jej. Powiedziałam, że Chuy się wyprowadził do Aguascalientes. I facet uwierzył. Czemu Clorinda tak nie lubi Chuya? Oskarżyli ją o kradzież kluczy do sklepu Latasa. Dobrze ją znam. Pewnie zrobiła to na złość mojemu synkowi. Ale przysięgała, że ich nie ukradła. Teraz szuka pieniędzy. Na co? Jej męża przyłapali na kontrabandzie i go zamknęli. Musi zapłacić adwokatowi. Pan do mnie? Chciałbym z panią porozmawiać. Chwileczkę. Zobaczymy się w domu. Adios. To znowu pan? Ktoś chce panią poznać. Nie jestem złodziejką. To mój mąż ma napinku z policją. Ale to było nieporozumienie. Spokojnie. Nie jestem z policji.
Zechce pani pójść ze mną? Jasne. Kim jest ta ważna osoba, która ma do mnie interes? Chodźmy. Skoro pan nalega, nie odmówię. Hola. Hola. ¿Cómo está Patty? Jak się czuje Patty? Jest coraz słabsza. Ricardo. No quiero que hablemos. Nie chcę o tym rozmawiać. Por favor. No te iba a preguntar. Miałam cię zapytać o Laurę. ¿Qué pasa con ella, Ricardo? Co się z nią dzieje? Nada. O bueno, más bien. Nie warto o tym mówić. Cosas que no vale la pena que hablemos. ¿Vino Rosalba? Była Rosalba? No. Nie. Boję się, że powie Chuyowi prawdę. Nie możemy dać się zastraszyć. Wiesz, do czego jest zdolna. Zrobię wszystko, żeby jej przeszkodzić. Porozmawiajmy. O czym? O twoim ślubie? Powiesz, o której? I gdzie się odbędzie, żeby mnie zaprosić? Idę do Patty. Wejdź, tato. Hola, mi amor. Hola, pa. ¿Cómo está mi chiquita? Jak się masz? Papi, quería... Chciałam cię zobaczyć. Yo también. Ja ciebie też. Estás enojado. Jesteś na mnie zły? Dlaczego? Poprosiłam mamę, żeby wyszła za Federica. Nie chciałam was rozdzielić. Zależało mi tylko, żeby nie była sama i żeby Chuy miał rodzinę. Nie przejmuj się. Nie zrobiłaś nic złego. Nie myśl teraz o tym. Wszystko będzie dobrze. Wiem, że ty i mama nigdy się nie pogodzicie. Dlatego nie chciałam, żeby została sama. Nie chciałam was rozdzielić. Dobrze zrobiłam? Tak. Bardzo dobrze. Mama może robić, co jej się podoba. Dla mnie liczysz się tylko ty i Chuy. Kocham cię. Nic złego nie zrobiłeś. Na tym czeku nie ma kwoty. Sama ją wpiszesz. Co mam zrobić, żeby go dostać? Niewiele. Musisz tylko namówić kilku ludzi, żeby mocno nastraszyli Chuya i jego matkę. Szkoda, że mój mąż siedzi akurat w więzieniu. Mają ich tylko trochę nastraszyć, żeby wyjechali daleko stąd i nie wrócili. Wystarczy, jak zniszczą im dom. Może pani na mnie liczyć. Ja też nienawidzę Chuya. Porozmawiajmy jasno. Ile chcesz? Jakieś 20 tysięcy. Świetnie, ale nie toleruję pomyłek. Absolutnie. Jak pani się nazywa? Bez pytań. Oczekuję skuteczności. Nie zawiodę pani. Damianie, odprowadź ją. Tanio kupiłam tę kretynkę. Prawie za darmo.
Guillermo, por favor, nie chcę słuchać nic więcej. Rosalba, nie bądź niemiła. Jestem po twojej stronie. Nie chodzi o ciebie. To przez to, ile wycierpiałam w życiu. Ta podróż jest bardzo niebezpieczna. Mała jest słaba. Trzeba było wcześniej zgodzić się na jej wyjazd. Ale oni się nie zgodzili. Ktoś do ciebie. Hola, tio. Przyszłaś dać mi zgodę? Nie. W takim razie jesteś tu niemile widziana. Nie boję się ciebie. Ale coś cię tu sprowadza. Zostaw nas w spokoju. Ja też się ciebie nie boję. Nie czas na kłótnie. Uspokójcie się. Porozmawiamy o tym kiedy indziej. Vamos a encontrar otro momento para que hablemos de esto. Marina, vámonos. No se te ocurra decirle. Nie waż się wyznać prawdy mojemu synowi. Słuchajcie, mam dla was niezłą robótkę, nawet całkiem nieźle płatną. Dorzeczam. Tylko cicho. Takie rzeczy mnie przerażają. Po pierwsze, musicie coś zrobić, żeby was nie rozpoznali. Włożycie kamniarki albo pończochy, jak na filmie. Nie przebieraj nas, tylko mów, o co chodzi. Trzeba trochę nastraszyć Lupę i Chuya. Mają jedynie wylądować na ostrym dyżurze. Dużo dostaniemy? Sporo. Chcę z tobą porozmawiać. Co tu robisz? Musimy sobie coś wyjaśnić. Wreszcie przejrzałam na oczy. O czym ty mówisz? Oszalałaś? Nie udawaj. Chciałaś zrobić z Lucy wariatkę. A ja ci uwierzyłam. Teraz widzę, że to ona miała rację, a nie ty. Wytłumacz mi, o co ci chodzi. Dobrze wiesz. Ukradłaś z sierocińca habit. Udawałaś mnie. To nieprawda. Nie zaprzeczaj. Podszywałaś się pode mnie. Okłamałaś Ricarda i nastawiłaś go przeciwko Marinie. Miał do mnie pretensje. Zachowałaś się okropnie. A on niesprawiedliwie mnie oskarżył. Nie powiedziałaś mu, że to byłam ja, prawda? Nie. Byłam tak zaskoczona, że nie potrafiłam się bronić. Ale zaraz z nim porozmawiam. Nie możesz. To prawda, udawałam ciebie, ale nie zrobiłam tego ze złości. Wszystko ma swoje wytłumaczenie. Kocham Ricarda. Sprawiłaś, że rozwiódł się z Mariną. Rozumiem, że źle postąpiłam. Ale zrobiłam to z miłości. Nie możesz mnie wydać. Jesteś moją siostrą. Nic mu nie mów. Otwórz drzwi. Ricardo pozna prawdę.
No, no le puedes decir nic nada, mu nie mów. Por favor. Schowaj się w pokoju. Ricardo nie może cię zobaczyć. Otwórz drzwi. No le digas la verdad. Nie mów, że się pod ciebie podszywałam. Błagam cię. No le digas nada. Nie do wiary. Co tu robisz? Przyszłaś okłamywać swoją siostrę, bo nie możesz zdzierżyć mojego szczęścia? Daj jej spokój. Ona wszystkiego żałuje. Wierzysz jej? Powiedziała ci, co mi zrobiła? Usłyszałaś te wszystkie kłamstwa? Owszem. Żałujesz? Nie do wiary. Jesteś taka cyniczna. Po co tu przyszłaś? Nie wiedziała, co mówi. Bardzo jej przykro. Nie broń jej. Dobrze wiesz, co zrobiłaś. Ty myśliła, że Marina miała dziecko z papalotem. Jesteś dla niej zbyt ostry. Żal mi cię. Nie wierzę ci, mimo że nosisz habit. Jak możesz wyjść za Federica? Muszę. Niczego nie musisz. Robię to dla Patty. Nie będziesz z nim szczęśliwa. Wiesz, jak bardzo kochałam Ricardo? Czy kiedykolwiek byłam szczęśliwa? Nigdy. To były inne okoliczności. Najpierw szukałaś skradzionego syna, potem zjawiła się Sara, teraz Weronika. To wszystko sprawiło, że twoje małżeństwo się rozsypało. Ale zawsze istniała miłość. Zawsze. Nie kochasz Federica i nigdy nie obdarzysz go tym uczuciem. Czemu to zrobiłaś? Byliśmy jak rodzeństwo. Daj jej spokój. Nie wiem już, czy czuję do ciebie nienawiść, żal, czy bezsilność. Tylko mnie nie znienawidź. Nie miałam z tym nic wspólnego. Jakbym mógł? Nie przejmuj się tym, co czuję do twojej siostry. Dziękuję ci. Pójdę już. Przyjdę, kiedy nie będzie tu Laury. Dziękuję, że mnie nie wydałaś. Jesteś świętym człowiekiem. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Oby Bóg nam kiedyś wybaczył. Tobie twoją przewrotność, a mnie milczenie. Życie jest pełne kretynów, droga Leandro. Przyszła pani Rosalba Alvarez. Przekaż wiadomość swojej narzeczonej. Do jutra ma mi dać potrzebne dokumenty. Komunikale, que tiene plazo hasta mañana para entregarme el documento necesario para sacar a mi hija del país. Na mnie nie licz. Jesteś tylko posłańcem. Nie ufam ci. Po twoich obietnicach wiecznej miłości i po twoim zniknięciu, w
końcu cię poznałam. Nie przejmuj się i przekaż jej wiadomość. Myślisz, że będę spełniał twoje rozkazy? Dobrze wiesz, że i ciebie czeka wyjątkowa niespodzianka. Z tych, od których się płacze. A ty nie płakałaś chyba od dnia narodzin. Wchodzimy w to? Oczywiście, że wchodzimy. Na kiedy odkładamy napad na sklep? Na później. Po co czekać? Zawsze wybieram pewniaka. Nie piekę dwóch pieczeni przy jednym ogniu. Jedna robota na raz. Na razie zajmiemy się robótką, którą zleciła nam Klorinda. Wymyśliła, że Marina miała dziecko z papalotem. Żal mi cię. Nie wierzę ci, mimo że nosisz habit. Panie, wybacz mi. Ja go wciąż kocham. Nie jestem ciebie godna. Wiem, że zakonnica nie powinna myśleć o miłości. Chciałabym go wyrwać z serca raz na zawsze. Ale nawet będąc żoną Daniela, nie udało mi się o nim zapomnieć. Zawsze będę go kochać. Do końca moich dni. Pani wybaczy. Wersja polska TVN.